Do zdarzenia doszło na wysokości stacji paliw w okolicach miejscowości Wilczyce. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-letni motocyklista wyjeżdżając ze stacji paliw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu Audi 31-letniemu kierującemu. Młody mężczyzna chciał jeszcze uniknąć zderzenia i dodał gazu, jednak wywrócił się razem z motorem i został potrącony przez auto osobowe. Życia mieszkańca powiatu złotoryjskiego mimo reanimacji nie udało się uratować. Przy tej okazji policjanci apelują o ostrożność. Apelujemy do wszystkich kierujących jednośladami, aby zachowali szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po drogach. Warunki pogodowe bywają zmienne, a oślepiające słońce znacznie utrudnia poruszanie się po drogach. Kierowca Audi był trzeźwy. Szczegóły tego tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.